Cześć. Dziś będę omawiać piątą kolejkę Ligi Mistrzów grupy EFGH. Grupa E. Krasnodar, Rennes. 1-0. W pierwszej połowie nie działo się nic szczególnie ciekawego. Jedną bramkę w tym meczu strzelił Berg po asyście Martynowicza. Tym zwycięstwem Krasnodar zapewnił sobie awans do Ligi Europy. Sevilla-Chelsea. 0-4. To był wieczór Giroud. Francuz zdobył 4 bramki. Pierwszą w 8 minucie lewą nogą. Drugą w 54 minucie prawą nogą lekko pocina piłkę nad bramkarzem. Trzecią w 73 minucie z głowy po asyście Kante, a 10 minut później dobija rywali z rzutu karnego. Grupa F. Borussia Dortmund, Lazio. 1-1. Pierwsza bramka padła w 44 minucie. Guerreiro ładnie wymienił podania w polu karnym za Zajdem, po czym trafił do siatki. W 67 minucie sędzia odgwizduje rzut karny po faulu na Milinkoviću-Saviću, a faulował Schulz, który 5 minut wcześniej wszedł na boisko. Bramkę zdobył Immobile. Club Brugge, Zenit. 3-0. W 33 minucie Rijka wrzuca piłkę z lewej strony. Piłkę wybija rosyjski obrońca Prokin, ale wprost pod nogi De Ketelare. A Belek uderzył piłkę, która wpadła do bramki. W 58 minucie Kuzdrajew fauluje De Ketelare w polu karnym, a gola zdobywa Van Aken. Ostatniego gola strzelił Lang w 73 minucie po podaniu Denisa. Grupa G. Ferencváros, Barcelona. 3-0-3. Wszystkie bramki padały w pierwszej połowie. W 14 minucie Alba wrzuca piłkę z lewej strony, a Griezmann strzela gola piętką. A piłkę przechodzi jeszcze między nogami bramkarza. W 20 minucie Dembele wrzuca piłkę też z lewej strony, a na wślizgu strzela Braithwaite. Po 8 minutach w polu karnym faulowany jest Braithwaite przez Frimponga, a jednostkę na gola zamienia Dembele. Węgrzy mieli dobrą sytuację w 73 minucie. Piłkę wrzucił Lovrencic na głowę Baturina, ale to był za lekki strzał dla Neto. Juventus Dynamo Kijów. 3-0. Ten mecz sędziowała francuska Stéphanie Fratartype. I to był pierwszy raz, gdy kobieta gwizdała w Lidze Mistrzów. Wynik otworzył Chiesa po doganiu Alexa Sandro. W 21 minucie Włoch uderzył z główki, ale bramkarz Buchan mógł lepiej się zachować. W 30 minucie Ronaldo mógł podwyższyć wynik, ale piłka po jego uderzeniu zatrzymała się na poprzeczce. W 57 minucie już trafił, ale dobił piłkę z metra do pustej bramki i potem tak jak wrzucił aukę, tak jak Chiesa. Ale wrzucił ukraiński bramkarz, nabił Moratę, a później piłka trafiła pod nogi Ronaldo. W 66 minucie Morata wpisał się na listę strzelców, a swój udział przy bramce miał znowu Chiesa. Grupa H. Basaksehir, RB Lipsk. 3-4. Pierwszą bramkę strzela zespół z Niemiec. W 26 minucie Szabicer uderza na bramkę rywala, ale piłka odbija się jeszcze od nóg Pulsena i wpada do bramki. I to jemu zapisany jest ten gol. W 43 minucie podwyższa Mukiele po asyście Forsberga. W 3 minucie doliczonego czasu pierwszej połowy Kabeci po rozegraniu
rzutu łyżnego przez wiczkę strzela gola kontaktowego. W 66 minucie Dani Olmo podwyższa wynik. Hiszpan okiwał obrońcę w polu karnym i zmieścił piłkę między słupkiem a bramkarzem. W 72 minucie dla Turków znowu strzela Kaveci. Lewą nogą ładnie uderzył po długim słupku. W 85 minucie Kaveci strzela trzeci raz, tym razem z rzutu wolnego, a piłka odbija się jeszcze o poprzeczkę i trafia do siatki. Ostatnie słowo należy jednak do Lipska. W 92 minucie Sorlot sprzed pola karnego strzela gola po asyście Poulsena. Manchester United, PSG 1-3. Cavani zagrał przeciwko niedawnemu swojemu klubowi. Neymar w 6 minucie otworzył wynik. Piłkę uderzył jeden z kolegów, ale odbiła się jeszcze od zawodnika Manchesteru, a Brazylijczyk dobiega do niej i strzela z ostrego kąta. Fred w 23 minucie zobaczył żółtą kartkę, a powinien czerwoną. Próbował uderzyć Paredesa głową. W 32 minucie Rashford doprowadza do remisu. Van Bissaka podaje do Rashforda, a ten uderza piłkę. Po drodze obrońca PSG dotyka piłkę i myli Navasa. W 50 minucie Martial miał wyśmienitą sytuację, ale uderzył piłkę nad bramką. W 57 minucie Cavani lobuje Navasa, ale piłka obiła tylko poprzeczkę. Dla równowagi Marquinhos też trafia w poprzeczkę po strzele z głowy, ale następnym razem to już mu się udaje. Brazylijczyk trafia z bramki nogą do bramki nogą po zamieszaniu w polu karnym. W 70 minucie Fred opuszcza boisko za drugą żółtą kartkę. W 92 minucie Neymar po asyście Rafini trafia do bramki na 1-3. Występy Polaków w Lidze Mistrzów. Rybus, Piszczek, Szczęsny, Kędziora po 90 minut. A Krychowiak, Lewandowski i Czyż poza kadrą. W tym odcinku to wszystko. Jutro omówię Puchar Polski i Lecha w Lidze Europy. Subskrybujcie dzwoneczkiem. Pa!